Jak ja mogę mieć żydowski tożsamość bez Chrystus? My musimy być wierni do Biblia i pokazać to, co my robimy, to, co my nauczymy, to jest wszystko tu pisane. Żyd, były ateista, pastor, dziś były ksiądz, też dzisiaj nauczyciel chrześcijański, z jednego powodu spotkali się. Z powodu Jezusa Chrystusa. Należy do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. We see that everything concerning Christ's birth, his incarnation, was in the plan of God. Jesus is the promised Messiah that fulfilled the prophecy. Pan Wszechświata przychodzi, a tu jakieś parobki. Ubliżają mu, biją, poniżają i bluźnią. Jezus to wszystko przyjął. Dla naszego zbawienia. To z jaką radością i uśmiechem powinniśmy my przyjmować te zniewagi, które na nas spadają. That the people were mocking at him when he was crucified, but what did he do? He interceded for the rights, for the transgressors. It is not convenient to say God has pleased to crush the righteous one. How can we understand that? God had a greater plan. He was pleased to crush him, but with the perspective of saving many. Niezwykłe wydarzenie. Jesteśmy w synagodze, która pamięta czas mniej więcej jeszcze schyłku świetności Rzeczpospolitej. I my dzisiaj również w synagodze będziemy rozważać Stary Testament. Słowo Boga. Ale już właśnie w takim kontekście, jak apostoł Paweł, który chodził po synagogach już nie samego Izraela, ale Żydów rozsianych po dzisiejszej Azji Mniejszej, czy także później w Europie, ale mamy świadectwa biblijne, że kiedy szedł do miast Azji Mniejszej, najpierw wchodził do synagogi, tam gdzie byli Żydzi, którzy studiowali Stary Testament. I na podstawie Starego Testamentu mówił: ten, na którego czekają nasi ojcowie, już przyszedł. Mesjasz się objawił. It is a personal testimony and it is important to tell this here, this place. I cannot remember everything, but I can remember this feeling of darkness and doubts and depression. But then it was as if in one moment God has reminded me of all these Old Testament prophecies about Christ. And in that moment it was clear for me as daylight, Jesus is the Messiah and the Son of God. Chcę zachęcić, nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno. Wierzycie w Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwałę, dajcie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życie i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na końcu. Z punktu widzenia języka hebrajskiego i ogólnie kultury tamtejszej, to rzeczywiście Nowy Testament i przyjście Jezusa Chrystusa tak jakby jest jeszcze pełniejsze, nie? Spełnienie się tylu proroctw jest po prostu no, niemożliwe, tak? Czyli jeżeli Bóg tego dokonał, no to Bóg i Jezus jest Bogiem prawdziwym i to mnie tak naprawdę mocno ugruntowało. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło ta autentyczny entuzjazm i radość tego człowieka, który jest nawróconym Żydem, z czystej świadomości bycia zbawionym i przemawiania właśnie do chrześcijan. Dla mnie niesamowitym wrażeniem było to, że mogliśmy w Kazimierzu Dolnym jako chrześcijanie spotkać się z Żydem, który jest chrześcijaninem w synagodze. To dla mnie wymiar ma taki naprawdę bardzo symboliczny. Ktoś powiedział, że niesamowite, że Żyda przeprowadziliśmy do synagogi, a ja powiem, to niesamowite, że Polacy przyszli do synagogi. Nigdy do tej pory, a żyję już dość długo, nie miałam możliwości wysłuchania Żyda, który by mówił w synagodze o Jezusie Chrystusie. Naprawdę to było bardzo poruszające. Zaczęło się od samego stworzenia i wszystko, co się działo, było dla Niego. Także wszystko, co się stało, tak naprawdę mówiło o Nim. Więc jeśli masz wątpliwości co do prawdziwości Biblii, co do proroctw, co do Starego Testamentu, koniecznie obejrzyj ten wykład. 100% gwarancja.